się czasami zastanawiam, jak wygląda dzień pracy urzędnika w ministerstwie, kiedy widzę produkt końcowy tej pracy w stylu pomysłu, który pojawił się teraz w Ministerstwie Środowiska, że mamy podpisywać swoje śmieci. Nazwisko, oprócz nazwiska adres, zamieszkania, wytwórcy odpadów, nazywałbyś się wytwórcą odpadów. Pojawiać trochę więcej danych niż tylko moje imię i nazwisko. Tak. Zawartość twoich śmieci, którą każdy by mógł zbadać, wiedząc, że to twoje śmieci i mając podany adres. A przecież każdy prywatny detektyw wie, jeżeli ktoś czytał Chandlera, na przykład żegnaj rzecz do kosza laleczko. Albo do śmieci oczywiście wyrzucony dalej. Przecież ci szperacze, którzy, wiesz, stalkerzy, którzy śledzą gwiazdy, grzebią po śmietnikach. Ze śmieci, które wyrzucasz, można wyczytać wszystko. Co jesz, jak się kochasz, jak często, listy, dokumenty, no, wszystko jest w śmieciach. Leki, proszę państwa. Alkohol, ludzie wrzucają butelki. Wszystkie dokumenty, podpisane faktury, wyciągi z banków, okazuje się beztrosko, nic z tym nie robiąc. System żywieniowy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja widzę tu pewien pozytyw, bo być może to jest pomysł, żeby w Polsce jakby odciążyć firmy przewozowe zajmujące się śmieciami, bo ludzie będą mniej wtedy ich wyrzucać, każdy będzie się bał jednak, będzie segregował, będzie do lasu wywodził, będzie przekazywał rodzinie, żeby gdzieś schowała pod dywanem albo w ogrodzie. Taki będzie pomysł, lżej w śmietnikach. Taki pomysł to jest pomysł permanentnej inwigilacji i nie ma co do tego żadnych wątpliwości i nie ma co ściemniać. Od razu zapowiadam, że jeżeli takie prawo weszłoby w życie, nie będę podpisywać moich śmieci. Co się stanie z workiem, którego nie podpiszesz, nie zostanie wywieziony, będzie leżał i gnił? Jaki jest Co się stanie ze mną, jeśli dalej? Nie podpiszę swoich śmieci? Pójdę siedzieć do kontenera? Jak chcą zmusić, żebyśmy podpisywali nasze śmieci? Na początku nie chcę zadawać pytanie, jak wygląda dzień urzędnika. Dzień urzędnika według mnie składa się z dużej ilości przerw na obiad, kawę, kolację, podwieczorek, wyjście oraz na krótkie momenty, kiedy myśli, jak utrudnić nam życie, i to jest właśnie tego dowód.